Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Nie dla podziału Mazowsza. Samorząd województwa zapowiada walkę o jednorodność regionu. Pruszków będzie miał nowy ośrodek szkolno-wychowawczy. Są pieniądze na dokończenie remontu ulicy Poniatowskiego w Siedlcach. 66 milionów złotych na drogę w gminie Bieżuń. Przedszkole w Stoku Lackim rośnie w siłę. Regionalne Centrum Kultury w Myszyńcu otwarte szerzej na mieszkańców. Powiat makowski z kolejną drogową inwestycją. Pomysł wyodrębnienia z Mazowsza aglomeracji warszawskiej i utworzenia dwóch województw wraca jak bumerang. Władze województwa zapowiedź podziału administracyjnego nazywają działaniem politycznym i irracjonalnym. Marszałek Adam Struzik wprost zapowiada walkę o jednorodność regionu. Podział województwa jest absurdalny, prawie niedopuszczalny i destrukcyjny. To odpowiedź marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika na doniesienia prasowe o planowanym przez PiS podziale administracyjnym Mazowsza. Kalkulacja jest prosta, podział województwa zniszczy Mazowsze. Bez metropolii warszawskiej będzie zmuszone utrzymać m.in. 3/4 dróg oraz połowę szpitali i instytucji publicznych za 13% dotychczasowych dochodów. Według naszej oceny jest to absolutnie nieracjonalne, wręcz szkodliwe dla województwa. Prowadzi do rozbioru najlepiej rozwijającego się regionu w tej części Europy w ostatnim czasie. My się bardzo zdecydowanie temu przeciwstawiamy i zwracamy uwagę na kilka aspektów tej sprawy. Po pierwsze, jest to działanie niekonstytucyjne i niezgodne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, bo po pierwsze radni zostali wybrani na 5-letnią kadencję, i władze tego województwa są prawnie wybrane. Po drugie, jeśli się chce dokonywać korekt w granicach wspólnot samorządowych, czy to lokalnych, czy regionalnych, to bezwzględnie trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne z referendum włącznie. Więc jeśli ktoś chce to zrobić na tak zwany, nie wiem, przymus polityczny, czy mając przewagę w parlamencie i tylko dlatego, żeby zaspokoić swoje ambicje polityczne, no to jest nie do zaakceptowania i będziemy bronili województwa i jego integralności terytorialnej od poziomu krajowego do poziomu europejskiego włącznie. Według marszałka taka aberracja koncepcyjna spowodowałaby kompletny chaos. Jak podzielić zadłużenie województwa, jak podzielić majątek województwa, jak podzielić na przykład długi szpitali wojewódzkich, które niestety w tej chwili kształtują się około 1 miliarda złotych, jak w ogóle przebudować system finansów publicznych i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, bo przecież to będzie wymagało zmian w całej Polsce. Jak podkreśla wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podział ten jest gwarantem stworzenia z Mazowsza lidera biedy, zamiast, jak to było dotychczas, lidera rozwoju. A gdzie szukać tych środków, jeżeli nowe województwo, jeżeli tak by się kształtowało, jak mówią przedstawiciele dzisiaj obozu rządzącego, miałoby maksymalnie budżet 400 milionów. Dzisiaj na drogi wojewódzkie, tutaj na Mazowszu, wydajemy prawie 600 milionów. Prawie 600 milionów, to znaczy, że większość tych dróg leżałaby, mówiąc kolokwialnie, odłogiem i nikt by nawet nie zastanawiał się, kiedy mogą być remontowane. We wszystkim potrzebna jest logika. Jeżeli 85 albo 87% dochodów, i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako przewodniczący Komisji Budżetu w Sejmiku, pochodzi właśnie z Warszawy i z tych regionów tutaj otaczających Warszawę, to skazuje to tą pozostałą część województwa na biedę i na wykluczenie. Zdaniem przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w mazowieckim sejmiku Krzysztofa Strzałkowskiego jest to działanie stricte polityczne, które nie znajduje uzasadnienia w przesłankach merytorycznych. Polityka zaczyna mącić w głowach przedstawicielom PiS-u. Podział Mazowsza to nie tylko dwa urzędy marszałkowskie, podwójna administracja, podwójne koszta w dobie kryzysu, który nadchodzi, ale to przede wszystkim również wstrzymanie przynajmniej na jakiś czas wydatkowania środków europejskich z obecnej perspektywy, bo politycy PiS-u mówią o przyszłych środkach europejskich, dzieląc skórę na niedźwiedziu, zresztą rozmijając się z prawdą co do rzeczywistych kwot, które to będą Polsce przynależeć, ale zapominają o środkach dzisiejszych.
Podział Mazowsza to nowe struktury wdrażania środków europejskich bieżącej perspektywy i de facto zatrzymanie przynajmniej na wiele miesięcy środków europejskich dla gmin, powiatów, dla wielu instytucji, dla przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Ponowna certyfikacja nowych instytucji w Komisji Europejskiej to jest proces wielomiesięczny. W mojej ocenie przynajmniej dwuletni. Zarówno zarząd województwa, jak i większość radnych w sejmiku zamierza konsekwentnie bronić konstytucyjnych praw i integralności województwa mazowieckiego. Powiat pruszkowski otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pruszkowie. Wartość inwestycji to ponad 43 miliony złotych. Jeszcze w starych i wysłużonych murach, które lata świetności dawno mają za sobą, ale wszystko wskazuje na to, że już niebawem podopieczni oraz kadra pedagogiczna specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pruszkowie będą mogli wprowadzić się do nowego obiektu. Wyczekiwana od lat budowa ruszyła. Wartość inwestycji to ponad 43 miliony złotych. Na terenie naszego dawnego boiska będzie nowy budynek od podstaw podstawiony. Później w następnym etapie będzie wyburzany stary budynek i dobudowana część druga naszego boiska. Naszej szkoły, łącznie z boiskami, miejscami do parkiem, ogrodkami sensorycznymi. Tak naprawdę to jest spełnienie naszych marzeń. Będziemy mieli dużo przestrzeni do nowoczesnych form terapii, do rehabilitacji. Będziemy mieli dużo możliwości, aby dzieciaki zdobyły swoją samodzielność. Będziemy w projekcie mieli salę do gotowania, do technik różnych, ceramiczną. To jest naszym marzeniem. Przy starym budynku nie było to możliwe. O konieczności modernizacji ośrodka przy ulicy Wapiennej mówiło się od lat. Jednak nad potrzebą wciąż górowała bariera związana z finansami. Przełom nastąpił w ubiegłym roku, kiedy to starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza i prezes zarządu Fundacji Pruszyńscy Krzysztof Pruszyński podpisali list intencyjny w sprawie dofinansowania budowy zupełnie nowej siedziby ośrodka. Z tym ośrodkiem jesteśmy związani od 20 lat. My współpracujemy, wspomagamy ośrodek w różnych formach i w pewnym momencie powstała taka idea, żeby zaszczepić właśnie starostwu chęć przebudowy tego ośrodka. No i się w końcu udało. Jest to największa inwestycja tej kadencji, ponad 40 milionów złotych. Staramy się pozyskiwać pieniądze ze wszystkich źródeł. Mamy bardzo hojnych lokalnych sponsorów. Mamy umowę ze stowarzyszeniem, przede wszystkim Stowarzyszeniem Pruszyńskim, które deklaruje wsparcie w wysokości połowy kwoty. Zaczynamy w tej chwili realizację, zaczynamy wymieniać między sobą dokumenty i faktury, ale będzie to inwestycja realizowana przez powiat pruszkowski przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego i Fundacji Pruszyńscy. A wsparcie samorządu województwa mazowieckiego będzie z pewnością istotnym impulsem. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 milionów złotych. W ramach realizowanego przez Mazowsze instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Po pierwsze oczywiście jest inwestycją największą, 43 miliony złotych, no ale po drugie jest skierowana dla dzieci specjalnej troski. Dla dzieci z dużym upośledzeniem, czy to umysłowym, czy dzieci autystycznych, czy dzieci z dużymi ograniczeniami w rozwoju intelektualnym. I takie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze służą temu, żeby te dzieci przystosować do życia, żeby nauczyć jakiegoś zawodu, żeby one potem mogły samodzielnie żyć. Pod tym względem jest to bardzo ważny ośrodek. No a poza tym cywilizacja, nasza ludzka cywilizacja, powinna nas skłaniać do tego, żeby właśnie ta część społeczeństwa, która wymaga specjalnej opieki, żeby uczyła się, żyła, funkcjonowała w godnych warunkach. I takimi warunkami zostanie objętych 150 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Dla mnie to jest ogromna radość widzieć, że jest już taka głęboka wylewka. Za chwilę będziemy pewnie widzieli fundamenty i mury nowego obiektu, który przede wszystkim będzie służył dzieciom, których już los doświadczył. Pamiętajmy, że wtedy są doświadczone całe rodziny. Już rodzice nie mogą normalnie funkcjonować, a dzięki fantastycznej opiece, jaką będą mieli w tej nowej placówce, jaką też już mają w tej szkole dzieci, ta młodzież będzie się mogła lepiej rozwijać.
Budowa siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego będzie przebiegała etapowo. W ramach pierwszego etapu wybudowana zostanie m.in. infrastruktura techniczna oraz część dydaktyczna budynku wraz z salą sportową. W drugim etapie powstanie internat, chodnik oraz zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. W efekcie powstanie trzykondygnacyjny budynek z piwnicą z zewnętrznym patio. Ulica Poniatowskiego w Siedlcach leży poza centrum miasta, ale jest jedną z bardziej uczęszczanych. Poza szpitalem w jej okolicy znajduje się ośrodek sportowy i dom pomocy społecznej. Jej remont prowadzony jest już od kilku lat. Teraz będzie mógł zostać ukończony. Miasto otrzymało wsparcie od samorządu Mazowsza. Miasto Siedlce zakończy przebudowę jednej z ważniejszych ulic w mieście, ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego. 1 800 000 zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego pozwoli na skuteczną odmianę wizerunku miasta, ale nie tylko. Znacznej poprawie ulegnie transport chorych karetkami do znajdującego się przy tej ulicy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego imienia świętego Jana Pawła II. Cieszę się, że niejako cały taki projekt ulicy Poniatowskiego i tego, co się dzieje przy Szpitalu Wojewódzkim, zostanie zakończony w tym, dzięki temu, że taka umowa zostanie podpisana, taki projekt został wdrożony. Zakończymy całą infrastrukturę na ulicy Poniatowskiego, mam tu na myśli chodniki, parkingi. Jestem przekonany, że dobrze to się złożyło, bo jak obserwujemy, teraz zmienia się infrastruktura po tej stronie od Poniatowskiego przy Szpitalu Wojewódzkim. Nowe parkingi, nowe tereny zielone, więc teraz z kulminacją taką będzie również doprowadzenie do tego, że ulica Poniatowskiego będzie funkcjonalna, to po pierwsze, a dwa, pięknie już wyremontowana, w związku z tym będzie służyła mieszkańcom, tym bardziej jak wcześniej słyszeliśmy, że nawierzchnia i tak dalej, dowożenie chorych, to się wiąże z kłopotami, teraz już tego nie będzie. Jezdnię wyremontowano w 2017 roku. Na ten rok zaplanowano wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, zjazdów, zieleńców, zatok autobusowych i miejsc parkingowych. Jak Państwo pamiętacie, nawierzchnia została już zrobiona, zostały chodniki i części zatokowe. 1 800 000 dofinansowania, cały koszt inwestycji 3 000 000 zł. Co istotne, miasto posiada aktualną dokumentację techniczną oraz ważne zezwolenie. Rozpoczyna się duża inwestycja drogowa w subregionie ciechanowskim, a mowa o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gminy Bieżuń. Umowa z wykonawcą podpisana. Oznacza to, że droga wojewódzka nr 541 na terenie gminy Bieżuń zostanie rozbudowana. Będzie to drugi etap inwestycji, której koszt to ponad 66 milionów złotych. Przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki środkom z budżetu Mazowsza. To jest konsekwentna przebudowa całej tej drogi, najważniejszej i kluczowej z punktu widzenia drogi na północ województwa. Ta modernizacja bardzo zaktywizuje te tereny w sensie gospodarczym, w sensie produkcyjnym. No i jest to w sumie inwestycja około 180 milionów złotych. Te odcinki już wykonane i te, które są jeszcze przed nami. Nowa droga będzie przebiegała w miejscu starej jezdni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa powstaną dodatkowe jezdnie drogi głównej, które ułatwią mieszkańcom dostęp do pobliskich nieruchomości. Wzdłuż całego odcinka pojawią się ścieżki rowerowe i piesze. Całkowita długość przebudowanego odcinka to jest około 11 km i 700 metrów. Wybudujemy 3 nowe obiekty mostowe, przepusty, infrastrukturę podziemną, między innymi kanalizację, wodociąg, sieci elektryczne i telekomunikacyjne. Powstanie również rondo umożliwiające płynny ruch na skrzyżowaniu. Wybudujemy brakujące i bardzo potrzebne ścieżki rowerowe łączące gminy Żuromin i Bieżuń, umożliwiając bezpośredni i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2022 roku. Samorząd województwa mazowieckiego wesprze przebudowę przedszkola przy zespole oświatowym w Stoku Leckim. Całkowita wartość zadania to 4 miliony złotych.
Stoklacki to miejscowość, która w gminie Siedlce rozrasta się najprężniej. Powstaje tam wiele nowych domów, wraz z którymi pojawiają się także większe potrzeby. Jedną z nich jest chociażby zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolu. To, które funkcjonuje przy zespole oświatowym, mogłoby mieć z tym problem. Jednak dzięki prawie 2,5-milionowemu dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego, placówka ta wybuduje nowe pomieszczenia dla dzieci. To przedszkole, które powstaje w Stoklackim, jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, bo chcę powiedzieć, że w Stoklackim to przybywa nam najwięcej nowych mieszkańców, najwięcej się tam ludzie budują. Przedszkole uzyska 7 sal, szatnie oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo rozbudowana zostanie infrastruktura kuchenna, pomieszczenia techniczne i socjalne. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytku 800 metrów kwadratowych nowej powierzchni placówki. Przedszkole to nieprawdopodobne i najważniejsze dzieło, bo od tego zaczynamy nasz proces dbania o obywateli naszych tu najbliżej. Całkowita wartość inwestycji to 4 miliony złotych. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu zyska sprzęt do sali kinowej. Będzie miało też bufet, a wszystko w ramach rozszerzenia oferty kulturalnej. Gmina Myszyniec poszerzy ofertę kulturalną Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej. Wartość inwestycji to 980 tysięcy złotych, z czego blisko 600 tysięcy stanowi dofinansowanie samorządu Mazowsza. To jest modernizacja, rozbudowa tego centrum, które jest miejscem bardzo takim związanym z miodobraniem kurpiowskim. Corocznie odbywają się tam wielkie imprezy. No w tym roku niestety z powodów epidemicznych ta impreza będzie zawieszona, ale chodzi o to, żeby to miejsce tętniło życiem, żeby nie tylko miodobranie, ale też żeby było miejscem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, wydarzeń artystycznych. Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji, który obejmuje modernizację sali widowiskowej. Decyzją zarządu województwa gmina otrzymała w ubiegłym roku wsparcie z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Dzięki temu sala zostanie wyposażona w specjalny sprzęt oraz miejsce dla tłumacza, który będzie tłumaczył przedstawienia w całości grane w Gwarze Kurpiowskiej. Jest to miejsce spotkań mieszkańców, miejsce różnych uroczystości, które organizowane są zarówno przez Urząd Miejski, czy różnego rodzaju stowarzyszenia, instytucje kulturalne. Ten budynek nie był od 30 lat remontowany, więc należało go przynajmniej w części dostosować do obecnych standardów. Już niebawem rozpocznie się realizacja drugiego etapu, który zakłada dostosowanie sali do funkcji kinowej poprzez m.in. doposażenie w systemy projekcyjne, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Na scenie pojawią się kurtyny, rolety oraz podłoga baletowa. W ramach prac wyremontowane zostaną też łazienki, dobudowane foyer, a pomieszczenie biurowe zamieni się w bufet. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj przyszłego roku. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego to program realizowany przez samorząd drugi rok z rzędu. Na ten rok na jego realizację zaplanowano 50 milionów złotych. Dzięki temu takie inwestycje jak ta w powiecie makowskim mogą liczyć na finansowe wsparcie. Powiat makowski przebuduje i wyremontuje ponad 9,5-kilometrowy odcinek na trasie Rzewnie-Grudunki-Brzuza. Wartość inwestycji to 5 milionów złotych, z czego aż 3 stanowi dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego. Każde pieniądze, które powiat otrzymuje, są dla nas bardzo ważne. No, 3 miliony z Urzędu Marszałkowskiego to dosyć duże dofinansowanie, zwłaszcza, że to jest 60%. Inwestycja na gminie Rzewnie uważam, że bardzo potrzebna. W tej chwili infrastruktura jest dosyć już zniszczona, także na pewno to poprawi warunki i bezpieczeństwo dla mieszkańców tej gminy, jak również przyjezdnych. Inwestycja zakłada m.in. wzmocnienie jezdni, wybudowanie pasa ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 metra oraz budowę zjazdów do posesji. Dodatkowo po obu stronach drogi umocnione zostanie pobocze. Pojawi się też oznakowanie pionowe. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rzewnie-Grudunki-Brzuza to kolejne przedsięwzięcie, które znalazło się na liście dofinansowanych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Społeczność lokalna ma potrzeby, takie, a nie inne.
chciałaby je realizować, ale niestety nie jest w stanie sama, w związku z tym na zasadzie pomocniczości udzielamy tego wsparcia samorządu województwa, gminie bądź powiatowi i dzięki temu oni mogą realizować, te samorządy mogą realizować te inwestycje, które są właśnie ważne dla rozwoju danej społeczności lokalnej, czyli również województwa mazowieckiego. Realizacja tej inwestycji wpłynie nie tylko na poprawę stanu technicznego drogi, ale również ułatwi mieszkańcom dostęp do przystanków komunikacji publicznej oraz zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze, wiadomości z regionu.